Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Dzisiaj zapolujemy na ostatnie multinarzędzie, jakiego nam brakuje w kolekcji, czyli na Aliena. Podeprzemy się filmem Hero to You, na którego kanał serdecznie zapraszam, ponieważ jest on prawdziwą skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o No Man's Sky'a. Także jeżeli ktoś nie ma problemu z językiem angielskim, możecie walić tam jak w dym, bo jest chyba wszystko. No i co? Czemu na podstawie jego filmu? Ponieważ chyba znalazł najlepszego aliena, jaki występuje w grze, przynajmniej na tą chwilę, z 4 slotami doładowanymi obok siebie. Dlatego możemy osiągnąć naprawdę zawrotny damage na tej broni. Jeżeli będziecie chcieli, podlinkuję tutaj film Hero, możecie zobaczyć, na jego filmie jest pokazane, jak to osiągnąć. No i co? To chyba by było na tyle ze wstępu, przejdźmy do rzeczy. Oczywiście wszystko dzieje się w galaktyce Euclid, no i nie zapomnijcie o wyłączeniu multiplayera. To by ktoś wam nie zwinął sprzed nosa tego multinarzędzia. Lądujemy na tropikalnej planecie. Teraz jedynie musimy odnaleźć swój statek. I polecieć na koordynaty plus 87,59, minus 52,04. Będzie to mniej więcej w kierunku tutaj stacji komunikacyjnej. Plus 87 mamy. Tutaj zaraz pojawia nam się stacja handlowa, na którą musimy się udać. Wchodzimy do obiektu i mamy naszego aliena. Klasa S, po rozszerzeniu będą 4 wzmocnione sloty, z których możemy zrobić prawdziwą armatę. No i co? Z mojej strony to wszystko. Mamy pełną kolekcję broni. Jak się coś ciekawszego znowu pojawi na tapecie, z pewnością o tym wspomnę. Także dziękuję wszystkim za oglądanie.
Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.